Za nami Pałucka i Wielkopolska, eskapada juniorów i juniorów młodszych toruńskiego Pomorzanina. Zaczynamy przegląd meczowy od spotkań juniorów. 29 września juniorzy Pomorka przegrali z LKS-em Gąsawa 5-1, a 2 października w Poznaniu rozegrali mecz z Wartą, przegrywając 12-1. Juniorzy młodsi Pomorka do rozegrania mieli 2 spotkania z pałuckimi zespołami w ramach rozgrywek grupy C eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Spotkanie z 30 września z LKS-em Rogowo zostało przeniesione na dzień 8 października. A 2 października w Gąsawie, nękany kontuzjami i chorobami zawodników, w szkieletowym składzie wybiegli na boisko zawodnicy Pomorka. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem LKS-u Gąsawa 14-0. Nawiązując do tego meczu, nie o wynik chodzi, oczywiście w punktacji jest to bardzo ważne. 3 punkty dopisuje sobie gąsawski zespół. Osobiście jestem pełen podziwu dla młodych zawodników Pomorka, pomimo trudności, z jakimi się borykają. Nie są zniechęceni, rozgrywają mecze z pustą ławką rezerwowych, na boisku spędzają 60 minut, grają i mają ochotę do gry. Za to przed Wami, Panowie, czapki z głów. Najbliższe spotkanie juniorów młodszych przed własną publicznością planowane jest na dzień 16 października. Stawmy się licznie i dopingujmy ten młody zespół. Pokażmy, że jako kibice jesteśmy z nimi. A oto co do powiedzenia o tym spotkaniu ma trener Wacław Łukaszewski. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym drużyna juniora młodszego Pomorzanina Toruń rozegrała mecz w Gąsawie z zespołem LKS-u Gąsawa. Mecz przegrany wysoko, bo aż 14-0. Jednak myślę, że jednym z powodów tak wysokiej przegranej były braki w składzie, bo 3 zawodników nam się rozchorowało, a 4 w zeszłym tygodniu odnowiła się kontuzja. W związku z tym w polu musiał zagrać nasz nominalny bramkarz Karol Zakrzewski, a jakby tego jeszcze było mało, podczas gry urazów doznała jeszcze 2 naszych graczy. Pomimo porażki jestem zadowolony z postawy wszystkich zawodników i mam do nich ogromny szacunek, że pomimo tych przeciwności walczyli do końca o jak najlepszy wynik. Cóż, pozostaje mieć tylko nadzieję, że do następnego meczu przynajmniej część zawodników wyzdrowieje, tak aby drużyna kolejny mecz mogła grać już w pełnym składzie. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.